Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Dzisiejsza Ewangelia to jest Ewangelia, na którą możemy spojrzeć i najczęściej się tak spogląda, że to jest historia o powołaniu. Więc moglibyśmy powiedzieć kazanie o powołaniu, czyli 99% ludzi, jeszcze o powołaniu do kapłaństwa oczywiście, 99% ludzi by nic z tego nie miała dla siebie. I zazwyczaj się tak patrzy na tą Ewangelię, kiedy się mówi, że odtąd będziesz łowił ludzi zamiast ryby, no to właśnie się patrzy w ten sposób na tę Ewangelię. Natomiast ta Ewangelia jest o wiele, wiele szersza i ma o wiele, wiele więcej obrazów. Zobaczcie, że są przynajmniej dwa obrazy, które mówią o Kościele. Czyli on, albo przynajmniej trzy, nie trzy nawet, nawet trzy. Pierwszy obraz, który najbardziej mi się rzuca, to jest sieć. Sieć ma to do siebie, że jest złożona z różnego rodzaju sznurków. Po pierwsze, człowiek może być takim obrazem takiego jednego sznurka. Natomiast jeżeli te sznurki się ze sobą połączy poprzez więzy, które można tam zaplątać, no to wtedy jeszcze więcej z tego można wycisnąć. Drugi obraz to jest obraz, który od samego początku chrześcijaństwa towarzyszył różnym ojcom Kościoła, to jest łódka. Łódka była obrazem Kościoła, ale też obrazem duszy. Każdy człowiek ma swoją duszę, ta łódka jest rzucona gdzieś w wody tego świata, i byle ta łódka dotarła do brzegu. Ale to też jest Kościół. Kościół może być też taką łodzią. Jeżeli jest lokalny i będzie przeciążony, no to będzie się zanurzał za bardzo w wodzie i może coś z tego niedobrego się zrodzić. Podobnie jak sieci. Jeżeli będą przeciążone, no to mogą zacząć się rwać. I ostatni obraz to są ryby. Ten obraz sobie najbardziej zostawmy, ale skupmy się na tych dwóch. Jeżeli te misje są skierowane do was i są głoszone akurat w tym, a nie innym kościele, no to chcę wam zaproponować przede wszystkim ten obraz Kościoła. Dlaczego się tutaj znalazłeś? Dlaczego się tutaj znalazłaś? Dlaczego chodzisz akurat do tego Kościoła, a nie do innego? Może ktoś z was przyszedł, bo jest na przykład ze Szkoły Nowej Ewangelizacji, przyszedł akurat tutaj na mszę świętą, bo usłyszał, że będą Dominikanie, będą głosili. Ale może jest też ktoś tutaj taki, kto od wielu lat jest w tym Kościele i chodzi do tego Kościoła. Co ciebie tutaj sprowadza? Czy tradycja? Czy to jest tylko tradycja? No wierzymy chyba, że nie.
Jeżeli chodzisz już te 5 dni na misję, no to jeszcze o coś więcej ci chodzi. Przecież nie przychodzimy tutaj dlatego, żeśmy się zapisali do partii, która się nazywa Kościół Katolicki i wyznajemy te same wartości. Żaden z nas w niedzielę, jak tutaj przychodzi na mszę świętą, nie wyznaje wiary, wierzę w wartości chrześcijańskie, tylko mówimy wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Ktoś nas tutaj zgromadził. I to nie jest tylko przynależność światopoglądowa, bo my możemy mieć różne światopoglądy, ale gromadzi nas tutaj jakaś osoba. I zobaczcie, że my tutaj tworzymy już jakąś wspólnotę, przynajmniej tą 5-dniową. Dlatego bardzo bym chciał was zachęcić do tego, żebyśmy po raz pierwszy dzisiaj to zrobili. Mianowicie spójrzcie na swoje twarze tutaj. Tak jak siedzicie, trzeba trochę wykonać ruchu, czyli zobaczyć, kto jest z tyłu, kto jest z przodu. Zróbcie to, proszę, żeby się tak zobaczyć, swoje twarze, zobaczyć, kto tu w tym kościele jest. Dlatego, że my, jeżeli sprowadzimy nasze chodzenie do kościoła tylko i wyłącznie dla siebie i będziemy tutaj pielęgnowali swoje życie duchowe dla siebie, to gdzieś nam umknie to, co jest bardzo ważne, czyli wspólnota. A tutaj wspólnota bardzo ważna, konkretna, która się tworzy, to jest wspólnota parafii na Gosławicach, parafii tego kościoła. I mam nadzieję, że nie będzie to tak, jak ksiądz Kaczkowski mówił, że Kościół to będzie tylko i wyłącznie jakaś takie miejsce usług religijnych. Mało tego, z takimi tradycjami jak jakaś wielka firma typu, jak to się nazywają te firmy wielkie? Korporacje, o właśnie, typu korporacja. Korporacja, która ma oddział w każdej małej miejscowości, i jeszcze 2000 lat mobbingu w tradycji. To nie jest tylko RCC, Roman Catholic Church, tylko coś więcej. Nas tu gromadzi jakaś osoba i to jest Jezus Chrystus. To jest też związane z tym, co wczoraj mówiliśmy. To jest ważne, żeby zobaczyć, że mamy stąpać konkretnie po ziemi, to znaczy nie uciekać od życia, tym samym też od cierpienia, od bólu, od krzyża, że to jest ważne. A jednocześnie, tak jak ojciec Mateusz mówił chyba pierwszego dnia o tym, jak za bardzo skoncentrujemy się na naszym bólu, ranach czy krzywdach, to możemy też pójść w taką stronę takiego jeża w kulce, prawda? I możemy w tym kościele niby być razem, siedzieć obok siebie w ławkach, a każdy jest jeżem w kulce. I jest taką, ktoś by powiedział, choćby filozof Leibniz, taką monadą osobną. I jest taki zbiór takich osobnych jeży w kulce. I niby jesteśmy tu razem, ale tak naprawdę właśnie o żadnym powiązaniu sznurków nie ma mowy. No? Najwyżej jak się do siebie zbliżamy, to się wzajemnie będziemy kuć. Prawda? To raczej też na tym Kościół nie ma polegać. I dlatego warto zobaczyć, że oprócz tego, że jest w naszym życiu i cierpienie, i rany, i dotyka nas najróżniejsze zło i choroby, i samotność. To wszystko rzeczywiście jest w naszym życiu, a jednocześnie gdzie dobro? I ośmielę się powiedzieć tak, że zranić można coś, co już jest. Nie wiem, skrzywdzić to, co już jest. Coś, co jest wcześniej jako dobre, można popsuć. Ale pierwotne jest to, co dobre, a dopiero wtórne jest popsute czy zranione. To taki obrazek usłyszałem tak od kaznodziei, jak miałem 11 lat i gdzieś tam mam go w tyle głowy. On mówił tak, jeżeli byś przechodził koło lasu z kimś drugim i nagle waliłoby się drzewo w lesie i by go spytałbyś go, co widzi, czy nie odpowiedziałby walące się drzewo w lesie? Raczej tak.
Ale jednocześnie mało kto by powiedział, widzę, że rośnie las. No bo takie walące się drzewo w lesie jest bardziej hałaśliwe, widowiskowe, no to widać, słychać, prawda? Ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby więcej drzew w lesie się waliło niż rosło, to już dawno nie byłoby się co walić w lesie. Że oczywiście nie o to chodzi, żeby być takim niepoprawnym optymistą, że tu drzewa się walą, a my mówimy, tu rośnie las. Ja w ogóle nie widzę żadnych przewracających się drzew. To też nie o to chodzi. Ale prawda jest jaka, że widzę, że rośnie las i przewraca się jedno drzewo. Co by świadczyło o tym, że więcej jest dobra niż tego, co nazywamy jakąś krzywdą złą, złym, czy co tam się wydarza. I czy my w ten sposób patrzymy? Najpierw na dobro, a potem dopiero na te rany. Czy na grzech, czy na krzywdę, czy na chorobę, czy na coś. To jest, ja nie znalazłem lepszego obrazu na razie. Posługuję się tym, co mi się skojarzyło. Kiedyś papież Franciszek mówił o dwóch profilach twarzy, ale w kontekście bycia owcą w kościele i pasterzem. Że jesteśmy z jednego profilu owcą, z drugiego pasterzem. Jak na siebie patrzymy tylko z jednej strony, to jest zubożenie. Że trzeba popatrzeć na obie strony. I to, że w jakimś sensie jestem owcą i w jakimś sensie jestem pasterzem. I używając jakby tej figury, nazwijmy to, można by tak powiedzieć, to jeżeli widzę tą jedną stronę, ten jeden profil, gdzie jestem zraniony, gdzie jestem grzesznikiem, gdzie doświadczam cierpienia, krzywdy, to co jest drugim profilem? Czy nie są to dary Boże, Jego błogosławieństwa, Jego charyzmaty? Zwłaszcza gdy jak się rzeczywiście nad tym pochylimy, choćby na tym, jak jesteśmy kuszeni, to nie jesteśmy kuszeni przez demona tak do wszystkiego i niczego. To nie jest jakieś takie, nazwijmy to, liceum ogólnokształcące kuszenia, tylko diabeł bardzo konkretnie widzi, jakie masz dary, charyzmaty od Boga i kusi przeciw temu. Nawet jakbyśmy patrzyli tylko w takim sensie demonologia odrobinka, że demon, że diabeł to jest czysty duch, upadły, ale jednak anioł, a my jesteśmy ludźmi, no to my z aniołem nie mamy żadnych szans. Więc on się nami jakoś nie musi zajmować. My dla niego nie jesteśmy żadnym zagrożeniem. Natomiast zagrożeniem dla demona jest to, co jest od Boga. I tak jak czytamy choćby o talentach w Ewangelii, że jeden talent przyniósł kolejne talenty, czy dwa talenty kolejne dwa, pięć kolejne pięć. No i może być ten jeden zasypany, zakopany. Ja późno, przyznam się, zrozumiałem, bo ja myślałem cały czas, jak czytałem tę przypowieść o talentach, że ten, który dostał jeden talent, to był leń. Że mu się po prostu nie chciało robić. Więc zakopał i jesteś twardy, masz co, dałeś to. Nie. Jeżeli sobie wyobraziłem, że to jest 27 czy 30 kilo złota czy srebra, to jeżeli on chce oddać tyle, co dostał, no to musi gdzieś znaleźć dobre miejsce, gdzieś to schować, zakopać, potem tego pilnować, żeby mógł oddać, żeby nikt go nie okradł, żeby coś, prawda? Więc się musiał nagłówkować chłop i jeszcze się narobić. Tylko, że to była tylko jego robota i jego główkowanie. To nie jest tak, że talent od Boga przynosi kolejne talenty, tylko myślisz, jak ja się postaram, jak ja tak się przyłożę, to ja tutaj teraz się wykażę. Nie? My tak czasami mamy, że jak już, nie wiem, nabierzemy jakiejś trochę gorliwości, no to, co popełniamy jako błąd, to jest to, że ja teraz sam wymyślę, sam się zorganizuję, sam postanowię i zacznę robić w kościele. Bo można dostać, prawda, no
usłyszycie od nas dzisiaj takie kazanie, prawda, o darach, charyzmatach, to powiesz, nie no, ja muszę coś zrobić w tym kościele, prawda. Kardynał już teraz, Ryś, bardzo często mówi, jak ktoś jest takim gorliwcem, że sobie sam wymyśla, jak będzie ewangelizował, to mówi, usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie. Bo jeżeli to nie jest z natchnienia Bożego, jeżeli to nie jest uruchomienie darów, charyzmatów od Boga, jeżeli to nie jest według Jego zamysłu, jeżeli On cię do tego nie pośle, tylko sam sobie wymyślisz i sam chcesz robić, to pokrzywdzisz siebie i innych jeszcze. Bo to jest potrzebne, żeby te sznurki były jakoś związane przez Pana Boga. Że to On mówi zarzuć sieci do Piotra, tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Nie, że sam sobie wymyślę, gdzie ja będę sieci zarzucał i dlaczego, jak to będzie i będę sam wymyślał, jak będzie wyglądał ten Kościół, w ogóle nie słuchając Ducha Świętego. To, co mówiliśmy też na początku tych misji. Pozwól Bogu popatrzeć na twoje życie, na twój kawałek ziemi, na twój instrument, który trzeba podstroić i zróbcie to razem. Nie wymyślaj sam. Dlatego tak ważne jest, żeby oprócz tego, co jest jakąś raną, grzechem, krzywdą, zobaczyć też dary, charyzmaty, do czego ja jestem, ale w oczach Bożych. Nie tylko, co ja umiem tak i rozpoznaję po ludzku. Pamiętam takie doświadczenie, że w momencie, kiedy wyszły te takie przykre bardzo historie związane z jednym z naszych braci, który krzywdził osoby dorosłe. Słyszałem wiele takich głosów, też były takie artykuły dotyczące nas, czy my jeszcze mamy mandat do głoszenia Ewangelii, czy powinniśmy stać na ambonie, jeżeli jeden z naszych braci właśnie w ten sposób się w taki, a nie inny, karygodny zachował. Pamiętam, że mnie to mocno rozbiło i przy tych oskarżeniach, że nie powinienem wtedy głosić kazań, naprawdę bardzo trudno mi było stanąć na ambonie i w ogóle powiedzieć jakiekolwiek kazanie. Wtedy pamiętam, że jedna z moich mądrych znajomych zadała mi pytanie: Mateusz, a czy ty wstąpiłeś do zakonu, który ma na celu krzywdzić ludzi? I to było bardzo ważne dla mnie pytanie. Bo ja uczciwie, kiedy wtedy byłem w tamtej sytuacji, musiałem sobie odpowiedzieć na to pytanie, że ja wstąpiłem do zakonu po to, żeby się zbawić, po to, żeby pomagać ludziom i tak dalej, i tak dalej. To pytanie chcę też wam zadać. Czy my przyszliśmy do kościoła, jesteśmy w tym kościele, nadal trwamy, dlatego żeby nam było gorzej, czy żeby było nam lepiej? Jeżeli przyszliśmy po to, żeby nam było gorzej, no to warto odpuścić sobie. Ale wierzę głęboko, że jeżeli tutaj jesteśmy, no to widzimy w tym sens i chcemy, żeby było nam lepiej. I co może nam pomagać? Od samego początku, i tak też katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym, że są takie trzy fundamenty tworzenia wspólnoty kościelnej. No i katechizm ujmuje to w trzech bardzo mądrych słowach, mianowicie martyria, liturgia i diakonia. To są trzy słowa, które podaje jako fundament. Martyria to jest świadectwo. Jakiekolwiek to będzie świadectwo. Pewnie każdy z was, gdyby stanął na tej ambonie, mógłby powiedzieć swoje świadectwo. Byśmy tutaj pewnie do rana siedzieli i słuchali tych pięknych opowieści. Każdy ma jakąś tam swoją, jakąś drogę do prowadzenia do wspólnoty, do Kościoła, do osoby Jezusa Chrystusa. Zastanawiałem się, którą z historii opowiedzieć, ale taką bardzo może krótką, może już nie tyle o sobie, ale o kimś innym. Pamiętam, że jak ja zawsze chciałem wyjechać na wschód, ale zazwyczaj mnie posyłali na zachód. Przed święceniami jako diakon wysłali mnie na praktyki do Brukseli, do takiego klasztoru europejskiego. Tam pracowaliśmy w instytucjach europejskich. Pamiętam, że doszliśmy do takiego momentu, że było Triduum Paschalne. Wiecie, u Dominikanów Triduum Paschalne to jest takie wielkie święto.
W sensie naprawdę ono jest długie, nikt się nie śpieszy, liturgia jest piękna, to jest w ogóle piękne wydarzenie. Pojechałem tam na praktyki. W Polsce, tak. Pojechałem tam na praktyki do Belgii i nagle liturgia Triduum Paschalnego była bardzo krótka i bardzo dziwna. Więc Wielki Czwartek jakoś przecierpiałem u Dominikanów, Wielki Piątek wpadłem na jakiś dziwny pomysł, mówię, pójdę do jezuitów. I wtedy zrozumiałem, co to znaczy takie powiedzenie, które oni mają względem siebie, że kręci się jak jezuita Wielki Piątek wokół ołtarza. Bo liturgia u jezuitów trwała tylko zaledwie pół godziny. Więc jak skończyło się po pół godzinie, ja sobie tak pomyślałem u Dominikanów, może byśmy zaśpiewali dopiero pasję, mękę pańską. A tutaj już pół godziny i całość. No i zamykają kaplicę, ja wychodzę, wracam do klasztoru, patrzę, kaplica nasza klasztorna zamknięta na klucz, nie mogę się tam dostać, więc stwierdziłem, że biorę różaniec, inkognito, idę w miasto. Wtedy miałem taki szok, to było kilka lat temu, że w ogóle w trakcie Wielkiego Piątku, że idzie się w miasto, a tam wielkie imprezy. Takie życie jak codzień. Szedłem tak pomiędzy tymi ludźmi, trochę się za nich modliłem na różańcu. Doszedłem do takiego miejsca, gdzie to jest takie miejsce spotkań, taka XVII-wieczna giełda, duże schody, wielu ludzi tam siedzi i imprezuje. Usiadłem i tak się modlę, w kieszeni mam różaniec. I kolejne dziesiątki i modlę się za tych ludzi. Obok mnie siedziało dwoje studentów. Się okazało, że to są Francuzi. Zagadali mnie, skąd jesteś, mówię, że z Polski. Jeden wypalił od razu, że jak z Polski, no to musi się z Polakiem napić wódki, więc pobiegł do sklepu kupić wódkę. A drugi ze mną został. Miał na imię Gilles. Rozmawialiśmy ze sobą dość długo, nienachalnie. On nie wiedział, kim ja jestem. Zaczęliśmy o miłości. Taki klimat wieczorny, o miłości można porozmawiać. A od miłości jest bardzo blisko do Pana Boga. I zaczęło się tak niepozornie. Ja mu powiedziałem o tym, że dla mnie miłość ma jakiś taki rys nieśmiertelności. Bo co dopiero umarła nie tak dawno moja babcia i mówię mu, że to we mnie nie umarło. Że chociaż jej nie ma, to moja miłość do niej nie umarła. Bo miłość jest potężniejsza niż śmierć. I mu tak zarzuciłem, zobaczyłem, patrzyłem, jak on na to zareaguje. Okazało się, że on za bardzo nie wie, co to jest zmartwychwstanie, bardziej ma jakieś myśli w kierunku jakiegoś tam przechodzenia z jednego poziomu do drugiego, ale to już mniejsza o tą opowieść. Ale rozmawialiśmy bardzo długo. Bardzo długo. Zaczęliśmy od godziny 21:00. O 2:30 w nocy zorientowałem się, że od rana przyjdą Polacy i trzeba będzie święcić koszyczki. Więc trzeba by było się wyspać. I mówię mu, że wiesz co, no, jest dość późno, muszę wracać, bo od rana praca mnie czeka. On mówi, że mnie odprowadzi. No i tak szliśmy kolejne 5 kilometrów z centrum do klasztoru Dominikanów w Brukseli. Dochodzimy do klasztoru, ja mu mówię, że to już tu. On mówi, gdzie? Pokazuje mu kościół. On mówi, a co, ty jesteś emigrantem? Mówi, nie. I chciałem mu tłumaczyć, kto to jest diakon, ale powiedziałem, że jestem księdzem katolickim. I on był bardzo zdziwiony, że rozmawiał z księdzem przez te kilka ostatnich godzin. Wymieniliśmy się kontaktami, ten kontakt trwał. Wstąpił na drogę katechumenatu. Po roku przyjął chrzest w kościele franciszkanów w Paryżu. Mówię to dlatego, że ważne jest to pierwsze, że my na swojej drodze natrafiamy na świadków. To znaczy każdy z was ma jakiś świadków w swoim życiu. Może to jest rodzic, który może wiele nie mówił o Panu Bogu, ale widzieliście go i macie do dzisiaj we wspomnieniu rodzica, który klęczy i się modli, który potrafi wszystkie swoje sprawy przedkładać Panu Bogu. I to jest największe świadectwo. Może spotkaliście jakichś dziwnych ludzi na ulicy, chociaż to akurat najmniej wierzę, i ktoś wam obwieścił. Może to był jakiś ksiądz, który był po prostu dobry, który nie zasłaniał sobą Pana Boga, tylko raczej wam go skazał. I to jest pytanie też do was. Czy ty jesteś takim człowiekiem?
który jak idzie przez Gosławicę i go ludzie widzą, to czy ludzie zastanawiają się, dlaczego on jest taki, a nie inny? Bo świadek zawsze wzbudza w drugim człowieku pytanie, skąd on to ma, że taki jest, a nie inny i dlaczego ja tego nie mam? Czy jesteś taką osobą? A druga rzecz to jest taka, żeby przypomnieć sobie też takie osoby, które dla was były takimi świadkami. Drugie słowo to jest liturgia, bo to ona nas tutaj gromadzi. To jest przede wszystkim msza święta. Z mszą świętą i z liturgią różnie to bywa. Bo zależy, do jakiego kościoła zaglądniemy. Ale to jest też ważne pytanie. Z jednej strony może w nas pokutować jakieś takie myślenie, że msza święta to jest obowiązek, za którym też kryje się jakaś sankcja. I to jeszcze duża sankcja, bo grzech śmiertelny, jeżeli nie pójdę na mszę świętą w niedzielę. Jeżeli nam się z tym kojarzy msza święta, no to to znowu jest uciążliwe. To jest nie do przeżycia. Jeżeli mam takie podejście do mszy świętej, no to nie ma co się dziwić, że mi to jakoś ciąży. Ale w ogóle, czy kiedykolwiek słyszałeś o liturgii jako o czymś, co jest naprawdę przepiękne, czym można się zachwycić, zanurzyć, że nagle otwierają się przede mną w ogóle niebiosa, że Bóg mnie wprowadza w swoje wewnętrzne życie. Że to, co się dzieje na mszy świętej, z jednej strony jest bardzo proste, a z drugiej strony otwiera się tutaj przed nami wszechświat. Że cały wszechświat nagle oddaje kult Bogu, że tu jest działanie Chrystusa, że wszędzie indziej na modlitwie o uwielbienie, na innym różańcu, tam mogę mieć nadzieję, że Bóg będzie działał. A na Eucharystii zawsze mam pewność, że tutaj naprawdę Bóg działa. W innym miejscu mam nadzieję, tutaj mam pewność. Czy wam kiedyś ktoś powiedział o tym, że Bóg naprawdę tutaj działa i pokazuje to, co się dzieje we wnętrzu Trójcy Przenajświętszej? A z drugiej strony czasami ciężko sobie to wyobrazić, jeżeli przed sobą mam pośpiesznego księdza, który szybko odprawia mszę świętą. Dzisiaj akurat to nie jest, nie chcę nikogo obrazić, żeby nikt się tak nie poczuł, ale jakiegoś nie wiem, słabego organistę, pośpiesznego księdza i dukającego czytanie jakiegoś tutaj lektora. No to trudno sobie tutaj wyobrazić, że otwiera się przede mną niebo. Ale z jakim podejściem przychodzę na mszę świętą? Bo jeżeli to będzie obowiązek, no to będzie mi ciążyło. Jeżeli sankcja, no to będzie mi ciążyło. W jaki sposób ją przeżywam? I ostatnia rzecz. Czy Eucharystia mnie popycha do tego, żeby ją czynić w dniu codziennym? Msza święta kończy się takim zawołaniem idźcie w pokoju Chrystusa. To jest dość niefortunne, ale zasadniczo w języku łacińskim jest takie powiedzenie, że idźcie czynić Eucharystię tam, gdzie pójdziecie do swojego domu. Gdzie ta Eucharystia się kończy? Czy ona się kończy? Czy ona dopiero coś otwiera? Eucharystia nie kończy się tutaj znakiem krzyża. Eucharystia zaczyna się tutaj, ale się tu nie kończy. Ona się kończy tam, gdzie ty idziesz, do tego miejsca, gdzie idziesz i co ty tam robisz. Czy tam jesteś diakonem, czy Eucharystia ciebie też popycha do jakiejś służby, do tego, żeby się oddać, żeby trochę coś od siebie dać drugiemu człowiekowi. Na mszy przedpołudniowej ojciec Mateusz użył takiego przykładu, który jakoś bardzo dał mi do myślenia takiego obrazu, że czasami właśnie w tej naszym byciu w kościele jesteśmy trochę jakbyśmy byli takimi psami myśliwskimi, takimi wyżłami, które są grube i leniwe i byś musiał, jak idziesz na polowanie, wziąć takiego wyżła, jak te kaczki tam latają, to ty go podrzucasz, żeby którąś złapał. Prawda? Że jak my jesteśmy takimi właśnie leniwymi, czy w ogóle takimi psami, które niby są myśliwskie, a tak naprawdę bardziej przeszkadzają w polowaniu niż pomagają, no to rzeczywiście to jest trochę tak, że może lepszym obrazem jest taki, że jesteśmy jak trochę takie kurczaki pod taką lampą w kącie i tak sobie tam siedzą, cieszą się tym światełkiem nad sobą, no i zasadniczo tam się jakoś tam turlają między sobą i że my tak do kościoła czasami przychodzimy,
posiedzimy pod lampą i pójdziemy, prawda, że nic z tego nie wynika, że to właśnie, co mówiłem o darach, charyzmatach, które mają rodzić nowe życie, nowe dary, nowe charyzmaty, to rodzi pytania w ludziach, to nas wzajemnie uruchamia, jakieś życie się dzieje, prawda? Czasami właśnie jest to też niewygodne jakoś, no ale rodzi w nas jakieś, no właśnie, czy pytania, czy wątpliwości, że gdzieś to w nas pracuje. No od razu mi się przypomina to, ta scena z Ewangelii, czy już z Dziejów Apostolskich, kiedy jest zesłanie Ducha Świętego na apostołów w Wieczerniku. I oni tam siedzą, drżący z obawy przed Żydami, tacy właśnie zamknięci. I możemy czytać o tym i na przykład, nie wiem, zachwycać się, że tam nagle był powiew wiatru, albo że na każdym z tych spoczął jeden język ognia. Wow. Nie? Ale czy to jest największy cud, czy raczej to, że z tych zahukanych rybaków i tych celników, którzy tam się chowają, nagle oni wychodzą i głoszą Ewangelię. I ludzie im zadają pytania w taki sposób, że Piotr mówi, jedno kazanie nawraca się 3000 ludzi, drugie 5000 ludzi. My czasami żartujemy, że mówimy 5000 kazań i nikt się nie nawraca. Przecież powiedziałem. Jakby, że nie dałem okazji spotkać się z Bogiem. Że my możemy się wzajemnie ze sobą spotykać, nawet jakoś sobie pomagać w tym czy tamtym. To jest oczywiście ważne i piękne. Ale czasami jesteśmy, tak jak ojciec Mateusz też wspominał o Maryi, że nauczyła się ze Słowa Bożego po 20 latach, że jak Jezus trzeciego dnia zmartwychwstanie, to będzie u Ojca. I że nie ma po co iść. I była jedyną kobietą, która nie poszła, bo wszystkie inne kobiety wzięły pachnidła i poszły namaścić ciało Jezusa. I to jest bardzo piękny gest po ludzku. Ale jakbym wam zadał pytanie, czy to jest wyraz ich wiary w zmartwychwstanie, czy niewiary w zmartwychwstanie? To, co Jezus mówi też, jak mamy na drodze krzyżowej, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą, nad waszymi dziećmi. Wy nawet dobrze chcecie, tylko czy to jest wiara w to, co ja przynoszę? Maria jedyna nie poszła, bo wiedziała, że nie ma po co iść. Czy te kobiety miały złe serca? Najlepsze serca, kochające serca. Ale jednocześnie nie wiedziały, co się dzieje. I to jest pytanie, dlaczego, Maryjo, nie idziesz? No właśnie dlatego, że ja coś wiem, bo czytam, bo zachowuję w sercu, bo rozważam i zaczynam postępować inaczej niż tylko po ludzku. A to rodzi pytania. Znaczy, to jest też taki moment, który jest, do którego jesteśmy po prostu zaproszeni, bo to nie jest dla wybranych, dla szczególnych, tak jak Mateusz powiedział na początku. Ta Ewangelia nie jest tylko dla kapłanów. To nie jest tylko ten sposób. Nie? Tak jak mój przyjaciel kiedyś do mnie przyjechał i mówi, czy ja się po to żeniłem, żeby było mi gorzej? Czy ja po to chodzę do kościoła, żeby było mi gorzej? No ale jakże ma być mi lepiej? Ja po ludzku sobie nie radzę. Właśnie tak jak mówiliśmy, sobie się ranimy, grzeszymy i tak dalej, ale przychodzimy tu, żeby otrzymać dary od Boga, które są większe niż nasze słabości, nasz grzech. Że jak nie zobaczymy dobrze tego drugiego profilu, jak nie przyjrzymy się, jaki mam ten dar, jaki charyzmat, z czym ten mój sznurek mogę powiązać z innym sznurkiem. Jeżeli jakoś tego nie odkryję, tylko się zamknę w tej swojej kulce, no to nie jest to,
do czego jesteśmy zaproszeni, wezwani, do czego też jesteśmy obdarowani, uzdalniani przez Boga. Dlatego po raz drugi, już na sam koniec, chcę was znowu zachęcić do tego, żebyście popatrzyli sobie na swoje twarze. Ale tak zróbcie to z jakimś taką chęcią i trochę większą, aniżeli spojrzenie. Bo zobaczcie... My rozumiemy, że to jest Śląsk. A więc to by było w Wielkopolsce? W Wielkopolsce byłoby trudniej. Chodzi o to, że wy naprawdę przychodzicie tutaj i tworzycie wspólnotę. Nawet jeżeli ona wygląda jak wygląda. Znaczy dobrze wygląda w ogóle z naszej perspektywy. Super wyglądacie. Tylko, że my tylko to widzimy, nie? A teraz warto by było spojrzeć też na siebie. Co wy możecie jeszcze ze sobą zrobić? Jeżeli zaczniecie od bardzo prostej rzeczy, że od dzisiaj nie będziecie przechodzili obok siebie jako nieznajomi, ale już po twarzach będziecie się widzieli i chociaż rękę podniesiecie do siebie, to już dużo. Naprawdę dużo. Nie trzeba wielkich rzeczy. Bo powiedzieć, na przykład byłbym proboszczem, księdzem Marcinem i powiedzieć kocham parafię, wszystkich ludzi, nie wiem ile ona ma tysięcy, ale powiedzmy 3, no to łatwo. Ale powiedzieć kocham konkretną osobę trudniej. Powiedzieć kocham mój zakon łatwo. Powiedzieć kocham mojego współbrata trudniej. Pomagać całemu światu, pomagać Ukrainie, super. Pomagać konkretnej osobie, trudniej. Jestem w parafii, chodzę do kościoła, jestem parafianinem. Co to znaczy? Kto jest moim współparafianinem? Popatrzcie jeszcze na twarze, może tak już bardziej z kąta. W trakcie tej mszy świętej i pomyślcie, co jeszcze możecie dla siebie nawzajem zrobić. Zanieśmy wszystko.